Krzysiek, przed nami siódmy turniej charytatywny. Jak zaczynałeś organizować pierwszy turniej charytatywny, spodziewałeś się, że potrwa to aż tak długo? Bo to już 7 lat tej inicjatywy. Tak, liczyłem. Robiąc pierwszą taką imprezę, liczyłem się z tym. Chciałem, żeby to była impreza cykliczna. Właśnie dla mieszkańców, dla różnych środowisk. Dzięki temu, że organizujemy to z wieloma instytucjami, organizacjami, docieramy też do większej ilości osób i też mamy większy rozmach. Pomagaliśmy na początku organizacjom, domom dziecka, które skupiają tam jakieś ilości osób, prawda? W tym roku organizujemy turniej pod hasłem Skorup jaką w mnie i tutaj dla osób konkretnych organizujemy zbiórkę dla osób chorych na raka, dla młodych chłopców, którzy są w trudnym momencie życiowym dla siebie. Turniej to przede wszystkim gra w piłkę nożną, a w tym roku będzie to wyjątkowa gra w piłkę nożną. Możesz coś więcej powiedzieć? Tak, oczywiście. Zmieniliśmy troszeczkę formułę. Nie będzie to jak w poprzednich latach piłka halowa, ale będzie to piłka duble, która się nazywa. Gramy w wielkich balonach. Będzie na pewno wesoło, śmiesznie. Także pierwszy raz w Legnicy tego typu impreza. Poza tym oczywiście licytacje, jakie rzeczy będzie można zlicytować, może powiedzmy o tych najciekawszych, bo jest ich na pewno sporo, tak jak co roku. No, jak co roku jest, tych przedmiotów jest bardzo, bardzo dużo, z każdym dniem ich przybywa, ale już naszą imprezę wsparł prezes PZPN Zbigniew Boniek, prezes Polskiej Ligi Michał Liskiewicz, legnicki aktor znany Tomasz Kot. Dostaliśmy też płytę z autografem od Popka Gang Albanii. Biszczu dał nam swoje rękawice z ostatniej walki, jest też z autografem. Poza licytacjami i poza tym, że będą drużyny, które będą grały w piłkę dla tych właśnie potrzebujących osób chorych na raka, o których mówisz, co jeszcze będzie się działo podczas turnieju? No potem przygotowaliśmy też występy zespołu Złote Dzieci oraz zespołu ze szkoły integracyjnej, które mają specjalną piosenkę przygotowaną na nasz turniej.